To jest pierwszy przypadek, a prowadzę tutaj już któreś tam z rzędu spotkanie z panem Ryszardem Bugajskim, kiedy jestem na lekkiej kontrze wobec tego filmu. Oczywiście z perspektywy 95 roku być może można było odnieść wrażenie, że Jerzy Urban jest przedmiotem jakiejś nagonki, jakiejś kampanii. Taka wizja, że no, Urban jest jakoś tam kneblowany czy krępowany, jest wizją oczywiście oderwaną trochę od kontekstu społecznego. No, prawda jest taka, że Urban był wielkim profitentem transformacji lat 90. Zbił na niej gigantyczną fortunę, był również ważną postacią polityczną. Nie mam takiego poczucia, żeby problemem społecznym Polski tamtych lat był problem zamykania z Urbanowi. Przeciwnie, mam raczej wrażenie, że problemem był problem bezkarności Urbana. Tygodnik Nie jest pismem szkodliwym. Nie tylko ze względu, po pierwsze, jest pismem, które atakuje kanon wartości przyjętych w Polsce za najważniejsze. I nie chodzi mi tylko o wartości religijne, bo w tygodniku Jerzego Urbana dochodziło wielokrotnie do profanacji godła Rzeczpospolitej Polskiej. Były tam rysunki z siusiającym orłem czy umierającym orłem. Chodzi o ośmieszenie wartości religijnych. Mój film w zasadzie no, pokazuje, że absolutnej wolności nie ma. Że nie ma kraju w ogóle na świecie, miejsca na świecie, gdzie absolutna wolność słowa istnieje. Nam się może wydawało za czasów komuny, że do tego dążymy, że taki kraj chcemy zbudować. Oczywiście warto pytać o to, jakie są granice wolności słowa i odpowiedź nie będzie prosta. Z tego punktu widzenia się utożsamiam oczywiście z takim niepokojem pana Ryszarda Bugajskiego ogólnym. To ciągle jest aktualny problem i ja myślę, że ten film dzisiaj ma taką samą siłę, jak miał 15 lat temu. Kiedy ja widziałem Urbana w różnych innych programach telewizyjnych jako eksperta od różnych spraw, jako autorytet, jako człowieka, który sennym głosem i w senny sposób opowiadał o tym, jaka powinna wyglądać Polska, no to prawdę mówiąc czułem się jednak zniesmaczony. Spotka się pan na pewno z zarzutami, że pismo nie używa wulgarnego języka. Dlaczego pismo się posługuje takim językiem? Jeden z prawdziwych tego powodów jest taki, że kiedy autorzy pragną być oryginalni i drażnić czytelników, a chcemy drażnić także własnych czytelników, chcemy drażnić nie tylko przeciwników, ale chcemy drażnić też tych, co kupują i mówią, no tak, to bardzo jest ważne, fajne pismo, tylko po co wy używacie takiego brzydkiego języka? Otóż trochę przez przekorę, trochę też dlatego, że autorzy pragnąc drażnić, to nie znajdują jakichś bardziej wyrafinowanych sposobów. Jeśli się już rozmawia z Urbanem, to się powinno mu zadać najbardziej ostre i konkretne pytania. Ja na przykład byłem chyba pierwszym dziennikarzem, który go tego księdza Popiełuszkę zapytał. I Urban mi opowiedział wtedy wzruszającą historię, że go wprowadzono w błąd i że to ubecy mu podsyłali papiery, a on w nie bezkrytyczne wierzył. No czy ja w to z kolei nie wierzę, ale przynajmniej wypełniłem swój dziennikarski obowiązek i zapytałem go o to. On był oczywiście urodzonym prowokatorem, to znaczy on lubił prowokować, prowokował, ale dzisiaj właściwie jest tyle innych problemów, bardziej nam bliskich i lepiej nadających się na prowokacje, że właściwie Urban troszkę już jest zapomniany. No i zresztą słusznie, że jest zapomniany, bo nie była to jakaś wybitna postać ani polskiej kultury, czy dziennikarstwa, czy polityki. Autorytetem Urban nie jest i być nie może. Znaczy, powinno się pamiętać o tym, że odgrywał rolę haniebną. To nie wyłącznie kontrowersyjną, ale haniebną. I pamiętajmy, no, że to nie jest rzecznik prasowy normalnego rządu. A często ludziom młodym się tak wydaje, że to no, był kiedyś taki rząd, był rząd Jaruzelskiego, teraz jest rząd Tuska. No nie, to był rząd państwa dyktatorskiego. To był rząd państwa, które owszem rzadko, ale także mordowało. W różny zresztą sposób. No pamiętajmy, Urban również jest człowiekiem, który kolportował i nawet w swojej książce dzisiaj kolportuje kłamstwa na temat rzekomo przypadkowego pobicia Grzegorza Przemyka. No też w to nie wierzę. Też widzę to inaczej. Także dyskutujmy o Urbanie, no ale właśnie dyskutujmy. Ja w ogóle uważam za ogromne nieporozumienie, jeśli ktokolwiek, niezależnie od tego, jak sobie wyobraża moralność, i dobry smak mówi, że jeśli coś jest w złym guście, coś go razi, drażni, czy wyraża jego przekonania lub uczucia, to tym samym jest niemoralne.